Cześć, wracamy do kasków i dzisiaj pokażę Wam, jak rozpoznać, że kask jest za mały. Rozmiar M kasku ISTO, którego właśnie wysyłam do jednego z Was, który zamówił właśnie taki kask w promocji, akurat 30%, rocznik 2021. I wracamy do tematu zbyt małego kasku. Zbyt mały kask charakteryzuje się tym, że mamy praktycznie policzki wciśnięte w zęby, ciśnie nas bardzo mocno w bok głowy, z tyłu i z boku. Ja nawet nie zakładam tej szczęki, ponieważ już bym nie mógł nawet ruszać szczęką. To jest za mały kask, nie może nas boleć tutaj, ale jak jest dobrze dopasowany, kask ma być lekko ciasny, czyli policzki delikatne, skierowane do środka i wypchnięte. Później nam się to bardzo fajnie ułoży, ale jak ciśnie w tej części, już nic z tym nie zrobimy. Pakujemy kask.